Ilu z Was zainwestowało w więcej niż powiedzmy 5 nieruchomości? Poproszę o podniesienie ręki. Dziękuję. A ilu z Was zainwestowało w mniej niż 5 nieruchomości, albo jeszcze w ogóle nie zainwestowało? Poproszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Nazywam się Kuba Karliński i chciałbym w ciągu tych mniej więcej 20 minut zachęcić Was do tego, żeby zarabiać inaczej, być może zyskownie, być może trochę sprytniej i niekoniecznie idąc za tłumem. To owce czy krowy, zwierzęta, które wnoszą bardzo dużo do naszego życia, o których była mowa wcześniej, funkcjonują w instynkcie stadnym. O inwestorach czy o rynku nieruchomości też te mechanizmy stadne można zaobserwować, a to niekoniecznie, nie zawsze jest najlepsza droga do tego, żeby zbudować trwałą przewagę, trwały kapitał i żeby w przewidywalny sposób systematycznie zarabiać. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Piękna sobota, wiosenna, ciepła pogoda. Moglibyście być tak naprawdę w dowolnym innym miejscu, a wybraliście jednak to spotkanie w gronie pasjonatów, myślę przynajmniej osób zainteresowanych nieruchomościami, które chcą się dowiedzieć więcej, które chcą poznać inne recepty, metody, sposoby na to, jak pomnażać swój majątek, jak osiągnąć wolność finansową. Postaram się dorzucić moją małą cegiełkę i mam nadzieję, że coś ciekawego z tych kilkunastu najbliższych minut wyniesiecie. Czy będzie w porządku, jeżeli na początku powiem kilka słów o sobie, tak żebyście wiedzieli, kim jestem i trochę mieli lepsze rozumienie? Tak? Mam Waszą zgodę? Super, bardzo dziękuję. Jestem, czy powiedzmy byłem, człowiekiem korporacji również, jak kilku moich wspaniałych przedmówców i pierwsze kroki stawiałem w branży farmaceutycznej. Miałem okazję pracować za granicą, w różnych miejscach, gdzie się jeździ głównie na wakacje. Potem trochę tutaj w regionie. Miałem też okazję w branży internetowej podziałać w branży medialnej. Natomiast miałem takie poczucie, że nie do końca to jest to, co chcę robić. Zanim wciągnęły mnie nieruchomości tak na dobre, to popatrzyłem na to, co sprawia mi frajdę, co jest czymś takim, co mnie pasjonuje. I takie aktywności, które uwielbiam, które gdyby nie to, że coś fajnie robić takiego, żeby zupełnie nie zwariować i nie musieć w tym spa siedzieć, to jest, dla mnie to jest nurkowanie przede wszystkim, to są podróże i to jest fotografia, które uwielbiam i jeżeli nie na temat nieruchomości, to na temat którejś z tych dziedzin zgłębiam wiedzę, staram się wyjeżdżać, podróżować. Jeszcze to nie jest 11 miesięcy na 12 w roku, ale pomału w tą stronę zmierzam. I to jest coś takiego, co mi pozwala gdzieś odnaleźć swoje człowieczeństwo, a jednocześnie przy okazji wyjazdów bardzo dużo inspiracji, bardzo dużo pomysłów, sugestii do tego, w jaki sposób prowadzić inwestycje, w jaki sposób prowadzić projekty. I to jest taki mój sposób na to, żeby zachować w sobie dziecko, które jest ciekawe, zadaje mnóstwo pytań, jest otwarte, nie ocenia, a bardziej stara się dowiedzieć czegoś więcej. I do takiej ciekawości bardzo zachęcam też przy nieruchomościach, przy ocenie nowych nieruchomości pod kątem projektów i przy ocenie tego, czy ja chcę w danym projekcie zaangażować, czy nie chcę. Można oczywiście iść starym, utartym szlakiem. Specjalizacja w danej dziedzinie ma swoje oczywiście liczne wady, liczne zalety, ale ma też swoje wady. I w jaki inny sposób spojrzeć na rynek, o tym chciałem Wam troszkę więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o moje inwestowanie, moje nieruchomości, zaczęło się od gruntów i zaczęło się od gruntów no prawie 10 lat temu, 9 lat temu. Inwestycje ziemskie to jest taki projekt, który uruchomiliśmy ze wspólnikami z od razu zaangażowaniem, praktycznie od razu zaangażowaniem kapitału inwestorów pasywnych, inwestorów zewnętrznych. Pozyskaliśmy dobre kilkadziesiąt milionów złotych od ponad 300 inwestorów i za te ponad 50 milionów złotych kupiliśmy łącznie 140 hektarów gruntów w 40 różnych lokalizacjach, 4-0, w Warszawie i w okolicach Warszawy. I te nieruchomości gruntowe kupiliśmy po to, żeby je odrolnić, po to, żeby je podzielić, uzbroić, wyczyścić, przygotować do sprzedaży jako działki budowlane, takie pod dom jednorodzinny albo pod funkcję komercyjną. I to jest projekt, który miał z założenia trwać 5-6 lat, taka inwestycja. Ponieważ mamy przewidywalne bardzo przepisy, stabilne prawodawstwo, stabilne podatki, stabilne oczywiście przewidywalne urzędy, które wydają decyzje w terminach przepisowych do 30 dni maksimum. Więc siłą rzeczy, jak inwestycja jest długoterminowa, inwestowanie w grunty jest bardziej długoterminowe czy dłużej terminowe niż inwestowanie w nieruchomości zabudowane, no to trzeba się liczyć z tym, że różne niespodzianki,
komplikacje, wyzwania pojawią się gdzieś po drodze. Nie byliśmy w stanie zupełnie przewidzieć tego, że w międzyczasie ograniczony zostanie dostęp do gruntów i ludzie, którzy nie są rolnikami, przestaną być w stanie kupować grunty rolne. Nie byliśmy w stanie przewidzieć kilkudziesięciu zmian w różnych ustawach, które regulują cały ten rynek. W międzyczasie tak zaczynaliśmy w 2,5 osoby cały ten projekt. Dzisiaj mamy 15 osób w firmie i mniej więcej połowę czasu poświęcamy na to, żeby te grunty, teraz już w większości odrolnione, podzielone, uzbrojone, ale teraz je sprzedajemy. Tak, żebyście mieli obraz, w zeszłym roku sprzedaliśmy ponad 250 działek, głównie klientom indywidualnym pod budowę domu albo też działek rekreacyjnych. I w dalszym ciągu już jesteśmy dużo po połowie, natomiast cały czas jeszcze sporo tych działek nam zostało w portfelu. Ten rok jest dla nas tak naprawdę rokiem, kolejnym rokiem testu i mamy plan, żeby ten zeszłoroczny wynik zdecydowanie przekroczyć i o ile nie zakończyć w całości wszystkich projektów inwestycyjnych, to doprowadzić je do takiego stanu, żeby zostały nam jakieś pojedyncze działki do sprzedania. Gigantyczne wyzwanie logistyczne, ponieważ działki się znajdują od 20 do 60 km od centrum Warszawy. Żeby zapanować tak naprawdę nad głównie dokumentacją dzisiaj, ale też dopilnować tego, żeby ten finalny produkt był przez nabywcę oceniony jako ten tak, tutaj chcę mieszkać, tutaj chcę wybudować dom, albo tą działkę chcę kupić dla moich dzieci jako zabezpieczenie ich przyszłości finansowej. Takie motywacje bardzo często się zdarzają. Zaczynaliśmy działać z gruntami w 2009-2010 roku. Po kilku latach wielu inwestorów wracało do nas z informacją na zasadzie: słuchajcie, nieruchomości, tak, chcę inwestować, ale ja tej ziemi zupełnie nie czuję, więc pytanie, czy coś macie w mieście? Wtedy nie mieliśmy, natomiast z czasem postanowiliśmy uruchomić Macmillan jako firmę, zupełnie nowa firma, nowa marka, po to, żeby realizować projekty deweloperskie. Budujemy, to jest akurat jeden z projektów, który finiszujemy w tym razem mniejszym mieście, nie w Warszawie, tylko w Grodzisku Mazowieckim, który znajduje się 35 km od centrum Warszawy, osiedle segmentów, 24 segmenty. W części nasi klienci mieszkają już od zeszłego roku. Finalizujemy teraz drugi i trzeci etap. I to jest taki eksperyment dla nas, czy test. Poza mieszkaniami, projektami deweloperskimi czy remontami kamienic w Warszawie, które realizujemy, postanowiliśmy spróbować też połączyć świat miejski i podmiejski. I okazuje się, że w Grodzisku Mazowieckim można za bardzo sensowną cenę kupić bardzo fajną przestrzeń do mieszkania. Jeżeli ktoś chce zamienić mieszkanie na trochę większy dom, czy powiedzmy nieduży dom, to jest bardzo fajna opcja. W ciągu 20 kilku minut można pociągiem dojechać do centrum Warszawy z Grodziska Mazowieckiego. Ewentualnie można dojechać po prostu samochodem, wjeżdżając na autostradę. Kamienica Brzeska 18 w Warszawie. To jest taki projekt, który chyba jest najbardziej naszym znanym projektem kamienicowym, który zrealizowaliśmy. Praga Północ w Warszawie, naprzeciwko Bazaru Żydzkiego. Piękna lokalizacja, bardzo przyszłościowa, taka bardzo perspektywiczna. I kamienica, która z ponad 100-letniej historii pozwoliła tak naprawdę wydobyć tego ducha czasu w 4-metrowych wysokich wnętrzach, a jednocześnie dzięki kompleksowemu i dość skomplikowanemu projektowi deweloperskiemu, remontowi i rewitalizacji przywróciliśmy ją do życia, chociaż gdyby nie to, że została wpisana do rejestru zabytków, miała bardzo dużą szansę, żeby po prostu przestać istnieć w bardzo zły stan techniczny. No, praktycznie zostały nam same ściany zewnętrzne, konstrukcyjne i jedna klatka schodowa, cała reszta została wybudowana zupełnie na nowo. Dzisiaj nieruchomość funkcjonuje, mieszkania są w większości już przez mieszkańców wykończone, zasiedlone. Część mieszkań, tych mniejszych szczególnie, jest wynajmowana. W większych mieszkańcy mieszkają sami. Zostało nam jeszcze kilka lokali komercyjnych na dole, które wynajmujemy, po wynajęciu będziemy proponować czy oferować jako takie produkty rentierskie z 6-7% stopą zwrotu. Ta oferta na rynku powinna się pojawić wkrótce. Natomiast ten projekt był dla nas takim pewnym, z jednej strony wyzwaniem, z drugiej strony testem, bo wszyscy nam mówili: kamienice stare, nie idźcie w tą stronę, bo to jest bardzo trudne, bardzo drogie, bardzo skomplikowane. I mieli rację. To są projekty, które, jeżeli chcielibyście się zająć tego rodzaju inwestycjami, trzeba mieć bardzo dużo do nich i cierpliwości, wiedzy, wytrwałości i bardzo dużo doświadczenia ekip, zespołu, ludzi, którzy będą przy tym pracować. Jedno jest pewne, a mianowicie pewne jest to, że będą tam niespodzianki, będą tam wyzwania.
I oczywiście tutaj też tych wyzwań mieliśmy sporo, natomiast nie będę teraz o tym opowiadał, bo to jest pewnie temat na oddzielną, zupełnie dłuższą sesję. Kamienica przy Lubomira 6, mała, nieduża, 8 lokali, 460 metrów kwadratowych, jaką kupiliśmy, ale kupiliśmy też działkę, która umożliwiła wybudowanie całego dużego skrzydła, 5 razy większego niż ta kamienica, i połączenia nowego ze starym. Tutaj projekt bardziej deweloperski właściwie niż kamienicowy, w bardzo fajnej lokalizacji, 15 minut tramwajem od dworca centralnego w Warszawie. I też, żeby nie było nudno, oczywiście też były wyzwania. Tu akurat złapała nas ustawa, jedna z ostatnich, przegłosowywana bardzo, w bardzo ekspresowym tempie, o zamianie użytkowania wieczystego we własność. I ponieważ nie byliśmy w stanie zmieścić się ze wszystkimi terminami na oddanie budynku i sfinalizowanie sprzedaży przed końcem zeszłego roku, no to przyszło nam czekać na to, aż będziemy w stanie uzyskać ten sławny dokument, zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. I taka, no, z jednej strony śmieszna, z drugiej strony zupełnie nieśmieszna sytuacja, bo w momencie, kiedy na początku stycznia złożyliśmy wniosek zgodnie tam z tymi trybami procedowania, okazało się, że w mieście stołecznym Warszawa tak naprawdę nikt nie wie, jak te zaświadczenia wydawać, nie ma żadnej procedury, nie ma żadnego oprogramowania, tak naprawdę nikt nic nie wie, no i powiedziano nam, że no tak naprawdę to pewnie za jakieś 3, 4, może 5 miesięcy jakieś zaświadczenia będziemy w stanie wydać. Natomiast oczywiście to goniły nas terminy umów deweloperskich, które tutaj z klientami podpisaliśmy. Mamy zaświadczenie, uzyskaliśmy je finalnie, trwało to jedynie 1,5 miesiąca. Natomiast szereg rozmów, nacisków, próśb i zaświadczenie zostało wydane. Nie wiem, czy ktoś jeszcze, jakiś deweloper jeszcze to zaświadczenie uzyskał w tak krótkim czasie. Z tego co wiem, większość postanowiła poczekać na to, aż ktoś będzie pierwszy i przejdzie przez tą ścieżkę. Podpisujemy już umowy finalne przenoszące własność z klientami. Klienci też zdenerwowani, bo czekają na te lokale, więc ten projekt wybudowany w zeszłym roku, natomiast sprzedaż finalizujemy dopiero teraz. To jest w dalszym ciągu wizualizacja i to też świadomie powiem, ponieważ był taki tutaj też komentarz wcześniej, że deweloper pokazuje ziemię i pokazuje wizualizację. Budynek już stoi, jedyne czego mu brakuje do tej formy to jest ten mural, który jest aktualnie teraz w trakcie malowania, w ciągu tego miesiąca powinien już powstać i będziemy wtedy w stanie zamienić wizualizację dokładnie na zdjęcie. I teraz to, co jest też istotne, to poza tymi realizacjami, projektami deweloperskimi, mam taką chęć, potrzebę, lubię się dzielić wiedzą i dzielić doświadczeniem. Czasami te doświadczenia są pozytywne, czasami te doświadczenia są negatywne, trudne i to są wyzwania, z którymi trzeba sobie poradzić. I też jeżeli jeszcze nie inwestujecie albo inwestujecie w niewielkim stopniu, warto z góry wiedzieć, że czasami zdarzają się sytuacje trudne. To, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Natomiast warto z tych doświadczeń innych też wyciągać pewne wnioski po to, żeby tych samych błędów nie popełniać. Ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi, rozmawiam z ludźmi. Czasem zdaję sobie sprawę, że mógłbym rozmawiać z większą liczbą ludzi bardziej doświadczonych i zadawać więcej pytań po to, żeby się na te doświadczenia przygotować. Warto po prostu korzystać z tej wiedzy po to, żeby iść samemu szybciej i sprawniej. I między innymi też dlatego postanowiłem podzielić się doświadczeniem i pod koniec zeszłego roku wydałem książkę Zarabiajmy na nieruchomościach, do lektury której serdecznie zapraszam. Mamy przygotowane 3 książki, które organizatorzy na koniec dnia dzisiaj rozdadzą czy wylosują osobom, które są najbardziej czy będą najbardziej aktywne w zadawaniu pytań do prelegentów tutaj w trakcie konferencji. Także gorąco zachęcam do tego, żeby tą aktywność z siebie wykrzesać, jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej. Tutaj mam też kilka książek w zasięgu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Można też książkę znaleźć w dobrych sklepach internetowych i księgarniach. Teraz jeżeli chodzi o to, jak można zarabiać lepiej i więcej. To, o czym chciałbym powiedzieć, to są tak naprawdę 3 trendy, które wybrałem dla Was, takie, na które warto zwrócić uwagę i o których warto pamiętać. I planując kolejne projekty inwestycyjne, czy kolejne inwestycje, warto po prostu mieć świadomość tego, co się dzieje w tym świecie naszym dzisiejszym. Te trendy, o których mówię, one są bardzo widoczne w różnych dużych miastach, metropoliach od jakiegoś czasu z jednej strony, a z drugiej strony one u nas też zaczynają być coraz bardziej widoczne i będzie o nich coraz więcej. To oczywiście nie są jedyne 3 trendy, jakie można zaobserwować.
Natomiast zachęcam do tego, żeby się po prostu rozglądać, patrzeć i obserwować i próbować też przewidywać, co może się zadziać. Bo to, że ceny na Pradze Północ praktycznie w centrum Warszawy będą rosły, można było przewidzieć od dawna. Natomiast to, że zaczęły rosnąć po uruchomieniu drugiej linii metra, no to de facto dopiero można było popatrzeć, obserwując, co się działo w innych lokalizacjach, gdzie to metro docierało. Jeżeli gdziekolwiek lokować inwestycje, kolej podziemna i szybki transport to jest jeden z tych punktów, który decyduje o przewadze. Jeżeli chodzi o pierwszy trend, o którym chciałem powiedzieć, to jest co-living. Ilu z Was słyszało o coworkingu? Poproszę o podniesienie ręki. Prawie wszyscy, bardzo dziękuję. Co-living to jest taki coworking, tylko że dotyczący mieszkania i zamieszkania. I tutaj z jednej strony mówimy o wygodzie mieszkańców, wygodzie użytkowników i mówimy też o budowie społeczności, która jest w stanie w miejscu zamieszkania powstać i która jest w stanie ludzi angażować. Żyjemy w dobie urządzeń cyfrowych, mamy coraz mniej przestrzeni, tak naprawdę takich, gdzie elektronika jest niedostępna, co powoduje jednocześnie też trochę izolację i coraz więcej osób ma chęć po prostu mieć małą przestrzeń dla siebie, ale jednocześnie wspólnotę ludzi, z którymi może porozmawiać, podzielić się tym, co się dzieje u nich w życiu, zbudować relacje i na podstawie tego żyje im się lepiej w mniejszej przestrzeni, ale jednocześnie w bogatszej w wydarzenia, w to, co będzie ich zajmowało. I tutaj na przykładzie kilku projektów, które w różnych miejscach na świecie funkcjonują już z powodzeniem od ładnych kilku lat. Czy to jest Bali, czy to jest Nowy Jork, czy to jest Barcelona, czy to jest Londyn, czy też Seul, czy Nagoya. Chciałem wam pokazać, co powoli zaczyna wchodzić do Polski, bo w co-livingów jako takich w Polsce uruchomionych jeszcze nie ma. Natomiast zaczyna się mówić coraz głośniej o tym i takie projekty są powoli planowane. Tutaj przykład kilku rozwiązań architektonicznych. Po lewej stronie to, co na Bali, po prawej stronie to, co w Japonii. Widać, że są zupełnie inne. Zupełnie inne, bo tutaj mamy odkrytą przestrzeń, klimat oczywiście zupełnie inny, palmy, basen i nieduże mieszkanka, nieduże pokoje na wyższych kondygnacjach. W przypadku Japonii, gdzie przestrzeni jest jeszcze mniej, widać, że te pokoje są rozplanowane na różnych wysokościach, ale są też miejsca spotkań raczej nieformalnych, bardziej formalnych do tego, żeby wspólnie spędzać ze sobą czas. I to, co sprawia, że ludziom się chce spędzać ze sobą czas, ta przestrzeń im w tym pomaga. Z kolei tutaj Londyn, kluby, możliwość zagrania w bilarda, taras imprezowy, wspólne kino na przykład, sauna, takie przestrzenie rekreacyjne, gdzie się ludziom chce spędzać czas, a jednocześnie własna przestrzeń gdzieś tam do mieszkania. I teraz projektując oczywiście projekty, my dzisiaj realizujemy projekty deweloperskie bardziej niż pojedyncze inwestycje w pojedyncze lokale. Natomiast projektując budynki w taki sposób, żeby wykorzystać te zalety, staramy się też patrzeć na to, co ludziom jest bardziej do życia potrzebne. Tu akurat przykład jeszcze z Barcelony i z Seulu, więc w różnych warunkach kulturowych te przestrzenie w różny sposób są wykorzystywane. Czasami to po prostu może być kawałek antresoli, na której można zmieścić łóżko, trochę przestrzeni prywatnej, tak jak mamy tutaj po prawej stronie, albo po prostu pokoje, gdzie balkony są tak blisko, że można wyjść i z sąsiadem uścisnąć sobie dłoń. Niedawno w Krakowie był prezentowany taki projekt, gdzie balkony były tak naprawdę naprzeciwko siebie. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem, z jednej strony trochę krytyką, z drugiej. Natomiast ta potrzeba bliskości działa i niekoniecznie zamykanie się w czterech ścianach gdzieś tam przy komputerze czy telefonie, przy internecie, to jest to, co ludziom jest do szczęścia potrzebne. Jeżeli chodzi o przykład projektu, nad którym teraz pracujemy, też te rozwiązania staramy się brać pod uwagę. Z jednej strony wykorzystując te dobre praktyki zaobserwowane gdzieś tam za granicą, z drugiej strony mierząc się realnie z wyzwaniami konkretnych nieruchomości. To akurat przykład grunt na ulicy Długosza na Woli, w bliskim sąsiedztwie 700 metrów od stacji metra, które się powinno w ciągu kilku miesięcy oddać do użytku. Mamy możliwość wybudowania 1100 metrów powierzchni mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej i pierwotnie planowaliśmy po prostu normalny budynek mieszkalny z 20 lokalami niedużymi mieszkalnymi. Natomiast na skutek gdzieś tam rozmów też z sąsiadującymi wspólnotami mieszkaniowymi i z zarządem dzielnicy wyszło nam, że no, nasz pomysł oryginalny nie do końca się dobrze wpasowuje w okolice i można to zrobić lepiej. Stąd pomysł na to, żeby tych mieszkań było mniej, bo tu planujemy ich teraz 13, większe powierzchnie, ale jednocześnie takie, które pozwolą podzielić dwukondygnacyjne mieszkania też.
na dwóch piętrach, ale jednocześnie takie, które pozwala podzielić na pokoje, po to, żeby właśnie taką wspólną przestrzeń socjalną w jednym pomieszczeniu i jednocześnie mniejsze pokoje w drugim miejscu wytworzyć. Jesteśmy w trakcie teraz projektowania, pozwolenia na budowę jeszcze nie mamy, będziemy o nim występować, natomiast idąc trendem czasu, dla osób, które chcą pracować i mieszkać blisko pracy, jedna stacja lub dwie stacje metra od tej centralnej dzielnicy biurowej, będzie możliwość takiego projektu zrealizować. Drugi trend, który się trochę wiąże z co-livingiem, to są mikroapartamenty. Coraz droższa przestrzeń, coraz droższe metry, coraz wyższe koszty wytworzenia substancji z jednej strony, bardzo małe gospodarstwa domowe z drugiej strony, to nawet jest chyba ważniejsze, i miniaturyzacja wszechobecna. To są takie zjawiska, wobec których ciężko przejść obojętnie. Tutaj przykładowo w Nowym Jorku struktura gospodarstw domowych, ona w Warszawie oczywiście będzie wyglądała zupełnie inaczej, natomiast w wielu dużych miastach jest coraz więcej singli, którzy mieszkają samotnie, coraz więcej jest dorosłych, którzy mieszkają wspólnie z innymi dorosłymi, ale to są raczej właśnie takie 2-3 osoby, które to nie są już rodziny wielopokoleniowe. Rodzin tych tak zwanych nuklearnych, tradycyjnych, czyli rodzice z dziećmi, jest coraz mniej, tutaj 17%. Coraz więcej par, które mieszkają samotnie, prawie tyle samo, 16%. No i rodzic z dziećmi 9%. To wpływa wszystko, że tych mikroapartamentów, na popyt na mikroapartamenty, na mniejsze przestrzenie jest coraz większy. I mamy z jednej strony konkursy wręcz architektoniczne, które to akurat kilka przykładowych projektów z Nowego Jorku, gdzie na bardzo niedużej przestrzeni są budowane dość wysokie budynki, takie, które pozwalają jak największej liczbie ludzi zamieszkać. Ludzie tak naprawdę no, w domu spędzają coraz mniej czasu, bo to jest głównie nocleg, to jest wolny czas, którego tak naprawdę wobec pracy albo prowadzenia biznesu, albo spotkań ze znajomymi gdzieś w mieście jest po prostu coraz mniej. I taka sprytnie zaaranżowana, funkcjonalnie wykorzystująca przestrzeń, powierzchnia spokojnie jest im w stanie wystarczyć. I też między innymi z wykorzystaniem tego trendu, jeden z projektów, nad którym pracujemy teraz, to jest projekt z mikroapartamentami w okolicy metra Wilanowska, gdzie planujemy około 130 takich mikroapartamentów, około 20-30 kilku metrów kwadratowych powierzchni, zlokalizowane w fajnej lokalizacji, umożliwiającej dojazd nie tylko dobry do centrum miasta, ale też do Mordoru, do dzielnicy biurowej, taki, gdzie będzie się po prostu ludziom dobrze mieszkało. Blisko stacja przesiadkowa, bardziej z myślą o wynajmie długoterminowym niż krótkoterminowym, ale jednocześnie zaaranżowane w taki sposób, że jeżeli ktoś będzie chciał z tej wspólnej przestrzeni skorzystać na dolnych konygnacjach, też jak najbardziej jest to możliwe. I wreszcie trzeci trend, to jest trend, który dotyczy tak naprawdę spojrzenia na powierzchnie biurowe. Powierzchnie coworkingowe są już u nas dość często spotykane. Natomiast jeżeli jest firma, która już funkcjonuje trochę, ma ustabilizowaną sytuację finansową i chciałaby jakieś fajne biuro dla siebie znaleźć, to w nowym biurowcu będzie miała możliwość tylko i wyłącznie wynająć dla siebie taką przestrzeń, ponieważ biurowce są potem po wynajęciu sprzedawane praktycznie w całości funduszom inwestycyjnym. Ewentualnie można znaleźć jakiś lokal w starym budynku, albo budynku biurowym, albo w kamienicy i zaadaptować go do potrzeby biurowe. Natomiast nie ma czegoś takiego, że można własne biuro kupić w nowym budynku, ponieważ takiej oferty na rynku praktycznie nie ma. I to jest albo-albo. Praktycznie nigdzie na świecie rzadko bardzo się zdarza. Albo mamy właśnie budynki biurowe, albo mamy stare jakieś kamienice, wyremontowane lub nie, gdzie można tą przestrzeń znaleźć. I teraz postanowiliśmy trochę zaeksperymentować. Rozmawiałem z wieloma osobami, z kim nie rozmawiam, to mówią, to jest taka nisza, jest taka potrzeba. Budynek nieduży, kameralny, bo poniżej 2000 metrów powierzchni, ale podzielony na przestrzeń w taki sposób, że biuro można po prostu sobie kupić. I przygotowany w taki sposób, że później mamy wspólnotę nie mieszkaniową, tylko wspólnotę właścicieli lokali, a jednocześnie budynek spełnia wszelkie normy i jest fajnym, nowoczesnym, zlokalizowanym w bardzo fajnym punkcie budynkiem. Takim, gdzie firma jest w stanie budować swoje własne aktywa, a niekoniecznie tylko i wyłącznie wynajmować powierzchnię i płacić wysokie czynsze z okazji tego, że jest to nowa substancja. Tyle ode mnie. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do zadawania pytań w trakcie całego dzisiejszego dnia. Czekają na Was książki. Jeżeli ktoś będzie miał chęć, jestem dzisiaj przez cały dzień, także bardzo dziękuję.